Jacy są, o czym myślą, co wiedzą o życiu, jakie są ich pasje, gdzie widzą się w przyszłości, to młodzi Opolanie będą bohaterami tego cyklu. Ostatni klocek. Traf. Jest. Udało się. Mnie się udało, Mateusz. Jak tam idzie? A całkiem dobrze. Która na ten rund, pierwsza runda, czy jeszcze? Jeszcze wciąż pierwsza. I ty dajesz radę, człowiek z XXI wieku, w grze sprzed 40 lat? No, najwyraźniej da się. Mateusz Skipior, bohater kolejnego, ostatniego już odcinka naszego cyklu Nowe Pokolenie, uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, specjalizacja mechatronika, dobrze powiedziałem. Tak, właściwie powinienem rozpocząć od gratulacji, czyli od tego, że zakończyłeś edukację mechaniczną. No już prawie, zostały mi jedynie egzaminy zawodowe. 4 lata fantastycznej zabawy, przygody i rozwijania pasji? Tak, jak najbardziej. A czemu się zdecydowałeś na mechaniczniak? Skąd się to wzięło? Szczerze, to pasja do elektroniki, informatyki, mechaniki, bo tak naprawdę tym jest kierunek mechatronik. Wiesz co, mechatronik, czy ci przerwę, to mnie się kojarzy jedno tylko z Transformersami. Szczerze, to bliższe jest określenie człowiek-orkiestra, gdyż sam kierunek obejmuje mechanikę, elektronikę oraz informatykę. Chociaż najbardziej się skupia na elektronice, gdyż ta w dzisiejszym świecie jest najbardziej rozwijana. Następnie jest informatyka, a na samym końcu jest mechanika. To jak ty się czujesz w takim miejscu jak Muzeum Komputerów? To pierwszy raz jesteś? Jak najbardziej. Znajduję się tutaj pierwszy raz, choć większość z tych komputerów... Niedaleko swojej szkoły, nie wiedziałeś nawet. Wiedziałem o tym, że tutaj się znajduję, lecz nie miałem raz czasu, dwa okazji tutaj po prostu przyjść. Jak wrażenia? Całkiem dobrze. Większość z komputerów kojarzę z nazwy, gdyż w trzeciej klasie z kolegami stwierdziliśmy nawet, że zbudujemy sobie, co prawda w symulatorze, nie fizycznie, ale komputer 8-bitowy, więc... Wow. I to wiesz, co to jest to wszystko? Jak najbardziej. Człowiek XXI wieku potrafiłby użyć czegoś takiego? Szczerze? Człowiek XXI wieku... Myślałeś, że to płyta gramofonowa? Nie. Człowiek XXI wieku pewnie nawet by nie wiedział, czym to jest, ale z punktu samego elektronicznego to wcale nie jest taki duży przeżytek. To się wciąż wykorzystuje w elektronice. Bo to są dyskietki. Tyleż, tak, to są dyskietki. Dzisiejszy pendrive. Zgadza się. Chociaż bardziej to jest przodek płyt CD tak, niż pendrive'ów. Bo pendrive'y idą całkowicie inną ścieżką rozwoju. Przed nami takie tutaj leżące, co części mojego byłego robota. Kamera. To właśnie, to jest coś, co jest twoim tak naprawdę dziełem, bo za chwilę wrócimy do tych gier, ale to jest coś, co w cudzysłowie może ożyć, w znaczeniu oczywiście... Jak najbardziej, a nawet więcej powiem, to żyło, póki się nie okazało, że w pierwotnym projekcie był pewien defekt, błąd i w efekcie tutaj cały mózg, no cóż, umarł. A powiedzmy, co to jest? To jest układ scalony? To jest płytka drukowana, na której są nalutowane przeze mnie części, dokładnie typu SMD, czyli lutowania powierzchniowego. I jest jeszcze coś takiego jak THT, czyli lutowanie przewlekane. No dobrze, poddaję się temu, tak. Ale to jest projekt twojego robota. Tak, tak naprawdę. Mojego robota, Mini Sumo dokładniej. On, jego pierwotna wersja, bo to jest wersja już druga, jego odtworzona, pierwotna wersja brała udział, z tego co pamiętam, w zawodach robotycznych, na których zajęliśmy 4. miejsce. To co, najfajniejszy Transformer to Bumblebee, czy inny ma sens do Transformersów? Nie, najlepszy to Optimus Prime. Jednak, no tak myślałem, że tak oczywiście powiesz. Wracając do tych gier, przed chwilą grałeś w jedną z nich, ja w legendarną taką grę komputerową. Gdyby dzisiaj powiedzieć, Mateusz, zbuduj mi wersję tej gry AD 2021, to? To powiedziałbym jak najbardziej, choć pewnie nie w tym języku.
Ja lepiej się czuję w języku C++, ale mając gotowy zestaw od grafika, tekstur, grafik ogólnie, to myślę, że w ciągu tygodnia pracy dałbym radę. Tak. No ale to powiedzmy, że to jest gra nieskomplikowana, nie zaawansowana. Natomiast teraz biorąc pod uwagę te technologie gier, które mamy na te konsole najpopularniejsze, czy też podejąłbyś się takiego zadania, gdyby ci przedstawiono je? Miałem ambicje swego czasu, jestem między innymi fanem Wiedźmina. Miałem swojego czasu ambicje na stworzeniu na silniku Unity, czyli darmowym, dostępnym silniku do tworzenia gier, czegoś w rodzaju czwartej części Wiedźmina. Ale to nie. Czekamy, słuchaj, naprawdę. Czekamy. To nasz kolega operator Łukasz na pewno byłby zachwycony, chętnie by z tobą popracował nad taką czwartą częścią. Siedziałem nad tym przez dobre 2 miesiące i szczerze mówiąc, to jest tak strasznie dużo roboty, a tym bardziej, że to jest raczej w ramach rozwijania swoich możliwości i hobby, niż coś quasi żeby sprzedawać to, czy coś nie, nie myślisz komercyjnie o tym, ale bardziej rzeczywiście tak dla siebie. To, co zaczęło się od lutownicy, jeśli chodzi o pierwotną przynależność do świata jednak techniki? Szczerze, to bliżej myślę, że bardziej technicznie to zaczęło się od tego, jak, nie wiem, byłem chyba wtedy w podstawówce, zwinąłem od kuzyna ze studiów książkę Wiedza o maszynoznawstwie. I to była swoją drogą pierwsza książka, jaką samodzielnie przeczytałem z własnej chęci, nie żadna lektura. Bo jak każdy zresztą... I to było tym, co się mówi, załapaniem bakcyla? Między innymi. Nie jedyne, bo sam baksyl to praktycznie miałem od urodzenia. Ja nie miałem zabawek na zasadzie tutaj autko, tutaj jakiś robocik, tylko że plastikowy. Tylko moimi zabawkami była drabina, młotek i kabel. I to mi w zupełności wystarczało. Chodzić na drabinę szczęścia, to ja teraz trochę tak bardziej powiem literacko. To jedyna pasja w życiu, jedyna rzecz, którą robisz, czy jeszcze rozwiesz inne pasje? Bo za chwilę dojdziemy jeszcze raz, to znaczy, do tej szkoły. Moją pierwszą i pasją, w której rozwijam się bardziej tak zawodowo, to jest właśnie elektronika, to tutaj. Zaraz obok tego leży informatyka. Trochę się tam interesuję inżynierią, mechaniką, ale to jest raczej na dalszym planie. Co najwyżej, to jeszcze w związku z właśnie technologiami zainteresowałem się rynkiem japońskim, bo to jest jeden z najbardziej prężnie rozwijających się rynków, jeśli chodzi o technologię i rozwój. I w wyniku tego też zainteresowałem się częścią kultury japońskiej, subkultury, czyli anime, manga oraz light novelki. I co w takim wypadku? Co rysujesz, kreujesz, myślisz, piszesz? No bo to są różne elementy, które mogą występować właśnie w tych podgatunkach. Bardziej jestem widzem, lubię przeżywać historię z świata japońskiego. Rozumiem. I tej kultury, a tym bardziej, że dla osoby z Europy one, większość rzeczy, które tam są albo normalne, albo są takim zwykłym smaczkiem czy małym żarcikiem, u nas są komiczne. Rozumiem. Słuchaj, no to wracając do twojej szkoły, powrót do przeszłości teraz zrobimy i stajesz 1 września raz jeszcze do klasy pierwszej. Zrobiłbyś to jeszcze raz? Jaka to jest szkoła? To jest świetna szkoła. Jak zawsze rywalizowaliśmy z elektryczniakiem, ale to nie była rywalizacja na zasadzie my jesteśmy lepsi, oni są gorsi. My zawsze stwierdzaliśmy, że elektryczniak to może i jest lepszy w teorii, zdaje egzaminy na wyższym poziomie niż my, ale my jesteśmy lepsi w praktyce. Rozumiem. To co było inspiracją w szkole? Czy kto był inspiracją w szkole? No bo to na pewno... Dwóch nauczycieli. Obydwaj od zawodów właśnie związanych z ukierunkowaniem. Dzięki jednemu to również dostaliśmy możliwość tak naprawdę dodatkowej specjalizacji, czyli autotroniki.
która jest elektroniką w samochodach. Czyli w razie czego możemy zatrudnić się w serwisie i jak są auta elektryczne, to w czymś takim my możemy pracować. Skoro teraźniejszość u Ciebie już jest taka równoznaczna z przyszłością i to niedaleką, to co dalej? Dalej to planuję studia. Jeśli się uda, a niestety matura w tym roku była dość ciężka, jeśli chodzi o rozszerzenie, to planuję pojechać do Krakowa na Akademię Górniczo-Hutniczą AGH na kierunek inżynier mechatronik. No, ten sam kierunek w gruncie rzeczy. Wcale się nie zdziwiłem, powiem Ci. A jak nie, alternatywa, bo każdy musi mieć alternatywą to myślę jeszcze nad Wrocławiem, żeby tam coś sobie poszukać, albo tutaj w Opolu, na Politechnice Opolskiej. Mateusz, to nie sposób mi, tak jak w każdym odcinku, nie zapytać i Ciebie. Twoje pokolenie, Twoje myśli, Twój przekaz, Twoje spojrzenie na rzeczywistość. Bardzo mnie też interesuje, jak widzisz siebie, jak widzisz Was, jak widzisz przyszłość, dokąd to pokolenie zmierza. Powiedziałbym tak, gdybym teraz, z wiedzą jaką teraz posiadam, stanął znowu przed moją szkołą w pierwszy dzień, to by była całkowicie inna dla mnie szkoła. Jak wtedy była jedną wielką tak naprawdę zagadką, to teraz nie tylko, że znam jej historię, ale wiem, do jakiego nauczyciela mogę podejść z każdym problemem, do jakiego nauczyciela przyjść z problemami od mojej dziedziny, do jakiego nauczyciela nawet się nie zbliżać, żeby przypadkiem sobie kłopotów nie narobić. A wracając do Twojego pokolenia, jaki jest taki najważniejszy Twoim zdaniem przekaz, który, czy no, takie Twoje patrzenie na życie, co uważasz, że jest istotne, ważne? Ważne, żeby się nie poddawać. Co chciałbyś przekazać swoim rówieśnikom? Co im powiedzieć? To na pewno to, żeby dobrze przemyśleli kierunek, kierować się pasjami. Jeśli by nie kierować się pasjami, to się po prostu wewnętrznie umiera, wypala się. Gdyż się po prostu zmusza do czegoś, czego się nie lubi. A rozwój w dzisiejszych czasach to bardzo jest ukierunkowany na technologię, więc jeśli pasje są zbliżone chociażby do technologii, to sobie dasz radę. I bez problemu potrafisz się cofnąć o dobrych 40 lat na spokojnie. Jak najbardziej. Najbardziej. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę naszą. Ostatni z bohaterów tej pierwszej serii cyklu Nowe Pokolenie. Mateusz Skipior, tak jak mówię, uczeń, który już kończy nasz zespół szkół mechanicznych, zresztą po sąsiedzku od Łęgowskiego, całkiem niedaleko tutaj się znajdujący. Życzymy Ci zatem wszystkiego dobrego, samych sukcesów i stworzenia kolejnego robota, wersja 3.0. Tak. Rozumiem, że masz już w planie, jak żeby był jeszcze większy i sprawniejszy. Już są projekty, tyle że funduszy brakuje. No to może się uda, proszę Państwa, zachęcamy, żeby tego młodego człowieka wesprzeć także i funduszami. To co my na koniec, runda druga, co? Ty w jednej, ty w drugiej. Zobaczymy, komu się uda szybciej skończyć te nasze zmagania. Wow, co za klasyk.